Kiedy nagrywam tego wideobloga, jest sobota i za godzinę czeka nas mecz Bayern Monachium z Borussią Dortmund. To taki przedsmak finału Ligi Mistrzów, który będziemy mieli 25 maja w Londynie na Wembley. No i tak muszę powiedzieć, godzinę do meczu, bo w ogóle mnie ten mecz nie interesuje, ja w ogóle nie myślę go oglądać, a to dlatego, że czytam sobie w przeglądzie sportowym, jak traktują poważne kluby bardzo poważnych kibiców, czyli swoich sponsorów. Proszę o to tak. Bayern zagra bez Mario Götze, gościa, który za 35 milionów euro właśnie został do Bayernu sprzedany. Bez Roberta Lewandowskiego, który być może pójdzie do Realu Madryt, a może do Chelsea, a może Bóg wie gdzie, ale na pewno gdzieś wysoko i bogato. Bez Łukasza Piszka, najlepszego obrońcy w Europie bocznego. Bez Jakuba Błaszczykowskiego, znakomitego polskiego kapitana reprezentacji. No ale to Borussia. Zobaczmy Bayern Monachium. Czy może Bayern bardziej potraktuje bardziej poważnie swoich kibiców w Monachium? Ci kibice, pamiętajmy, wykupili tam z 80 tysięcy biletów na Allianz Arenie. No i chcieliby zobaczyć swoich najlepszych. Ale tak, Filip Lahm zostaje w Monachium, żeby odpocząć. Frank Ribery dostał od trenera wolne, bo po meczu z Barceloną jest poobijany. Arjen Robben również ma wolny weekend. Pamiętajmy, ja na przykład nie mam wolnych weekendów. Bastian Schweinsteiger, no najlepszy z Niemców, także dostał wolną sobotę, ma drobne problemy z łydką. Mario Mandzukic, no to ten bramkarz celny Chorwat. Mecz zacznie pewnie na ławce, a w jego miejscu Mario Gomez i tak dalej, i tak dalej. Ja muszę powiedzieć, że takiego lekceważenia fanów, to jak świat światem, to jeszcze nie widziałem. To jest po prostu nabijanie ludzi w butelkę, bo najpierw mówi im się, kupcie karnet na cały rok, a potem się tych najlepszych zostawia w domach, nawet nie ze względu na kontuzję, tylko po prostu w imię jakichś zupełnie abstrakcyjnych, niepojętych zasad, żeby nie odkrywać kart, tak jakby ktoś nie wiedział, jak gra Robben, albo jak gra Ribery, albo jak gra Robert Lewandowski. Jest to po prostu wielkie, wielkie chamstwo. I to jest dokładnie to samo, jakbyście Państwo kupili bilet do Teatru Powszechnego na sztukę z Januszem Gajosem i z Markiem Kondratem, a na scenę by wybiegli bracia Mroczkowie.